Podpisaliśmy dzisiaj z Przedsiębiorczości i Technologii umowę, porozumienie z firmą Roche. To jeden z największych producentów farmaceutycznych na świecie, jedna z najbardziej innowacyjnych firm obecna na polskim rynku, już od wielu lat inwestująca w Polsce. Nie tylko sprzedająca lekarstwa, ale także w dwa lata temu mieliśmy przyjemność otworzyć wspólnie projekt badań klinicznych między Roszem a Instytutem Onkologii. I kolejne projekty inwestycyjne firma przewiduje do realizacji w Polsce. W tym roku powstanie Centrum Globalne Centrum Zamówień Publicznych Rosza i ono właśnie zostanie założone w Polsce. Mamy nadzieję, że ta umowa jest też nie tylko podsumowaniem tych inwestycji, które wydarzyły się w Polsce w ciągu ostatnich lat, ale także obietnicą kolejnych. Liczymy bardzo mocno, bo... Rozwo program Rozwoju Biotechnologii jest jednym ze strategicznych wpisanych do strategii na odpowiedzialnego rozwoju, do tak planu morawieckiego, że ta, to porozumienie pozwoli nam realizować ten plan w pełnym wymiarze.